22 lata temu UNESCO ustanowiło 21 stycznia jako Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To nie jedyne interesujące nas dzisiaj wydarzenie. Maria Jęczmyk, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z regionu. Rozpoczynamy wydarzenia telewizji Streama. Przewodnicy górscy świętują. Icemani pokonali trudną trasę zawodów. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Przewodników Górskich. Z tej okazji odwiedziliśmy przewodników sudeckich, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy. Wybierając się w rejony górskie, często o fachową pomoc zwracamy się do przewodników górskich, którzy bezpiecznie poprowadzą nas po szlakach i w ciekawy sposób przekażą wiedzę o miejscach, które zwiedzamy, zdobywając ją przez całe życie, a rozpoczynając na kursach przewodnickich. Kurs trwa 2 lata i organizujemy go tak cyklicznie, czyli jeden się kończy, drugi się zaczyna. Zazwyczaj jest tak, że około 30 osób ten kurs zaczyna. Po drodze część się wykrusza, bo stwierdzają, że to jednak nie dla nich, że myśleli, że to coś innego. Do egzaminu dochodzi tak około 80%. No i te egzaminy idą raz lepiej, raz gorzej, ale w końcu przewodnikiem się zostaje. Przewodnicy górscy to niezwykle barwna paleta postaci. Są wśród nich księgowi, pracownicy naukowi, mechanicy, jak również aktorzy. Osobiście dostrzegam dużo podobieństw między pracą w teatrze a byciem przewodnikiem, bo zarówno tu i tu jest to spotkanie ludzi. I można powiedzieć nawet, że bez publiczności nie ma aktora i tak samo bez turystów nie ma też przewodnika. I zawsze też powtarzam swoim grupom, moim towarzyszom wędrówki, brzmi to lepiej, że nieważne jest wejście na Śnieżkę, nieważne jest Śnieżka jako sam w sobie, jako cel, ale ważna jest droga, którą my wspólnie przemierzymy, którą wspólnie spędzimy. Przewodnicy to też osoby ciekawe świata. Jednym słowem, prawdziwi pasjonaci. Każdy pasjonuje się innym tematem, innym obszarem nauki. Niektórzy pasjonują się geologią, a niektórzy pasjonują się teatrem, sztuką, kulturą. I niektórzy, tak jak ja, dodają takich elementów teatralnych do oprowadzania, czyli kostium, jakieś rekwizyty. Próbujemy też zaskoczyć naszych turystów na wycieczce. Każdy ma zupełnie inny pomysł na oprowadzanie. Na koniec ważne pytanie. Kto może zostać przewodnikiem? Można powiedzieć tak, że przewodnikiem może zostać każdy, kto kocha góry i kontakt z ludźmi. Szacuje się, że w Polsce na bezpłodność cierpi ponad 1 000 000 par. Zabiegi in vitro nie są tanie, ale odpowiednie dofinansowanie, na przykład dla jeleniogórskich rodziców, rozwiązałoby problem. Zapłodnienie metodą in vitro to temat stale wywołujący emocje. Zabieg ten był refundowany w Polsce w latach 2013-2016. W wyniku refundacji na świat przyszło ponad 5 tysięcy dzieci. Myślę, że jest to ważne dla tych osób, które nie mogą mieć z różnych przyczyn dzieci. No jest to jakaś szansa, prawda? Znaczy, no są niektórzy ludzie, którzy na pewno nie mogą mieć dzieci, tak? Bo wiadomo, a też nie stać na to, na pokrycie kosztów. Ja uważam, że to powinno to być, oczywiście, bo jest masę ludzi, którzy potrzebują pomocy, a nie stać ich na to. Średni koszt zabiegu w Polsce to około 12 tysięcy złotych. Cena ta nie jest stała, a zależna od indywidualnych potrzeb i często o wiele większa. Różne zużycie leków powoduje różne koszty, to jest pierwsze. Drugie, w obrębie metody in vitro mamy różne sposoby zapłodniania i różne warunki hodowli. I to jest drugie różnice są w kosztach. Do tego dochodzi jeszcze mrożenie komórek jajowych albo zarodków i w zależności od tego, czy tę procedurę wykonujemy, czy nie, też mamy rozbieżności w kosztach. Obecnie za zabieg trzeba zapłacić samemu, jednak coraz więcej samorządów decyduje się na pomoc swoim mieszkańcom. Najpierw musimy uzyskać pozytywną opinię na możliwość prowadzenia tego programu. Jak uzyskamy, to wtedy będziemy chcieli przegłosować. To jest na razie uchwała intencyjna, na nie tą, tylko na następną sesję będziemy chcieli taki coś wprowadzić. Przewidywana kwota to około 50 tysięcy złotych. Szacuje się, że w Polsce problemem niepłodności może być dotkniętych ponad 1 000 000 par.
Remont zameczku na Zabobrzu zbliża się ku końcowi. Jeszcze w tym roku secesyjny pałacyk będzie siedzibą Osiedlowego Domu Kultury. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19 i problemami na rynku materiałów budowlanych, coraz bliżej jest do zakończenia remontu XIX-wiecznego zameczku, w którym swoją nową siedzibę będzie miał Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze, który obecnie nie spełnia wymogów obiektu użyteczności publicznej. Nie jest to obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, nie do końca jest dostosowany też dla dzieci. No nie jest praktyczny, nie jest taki, który powinien te funkcje spełniać. Tu akurat będziemy mieli wszystko to, co powinno być. Będziemy mieli windę, także osoba z niepełnosprawnością albo dzieci też będą mogły sobie spokojnie wjechać windą prawie że na każdą z tych kondygnacji i będziemy mieli też salę widowiskową. No i co jeszcze najważniejsze, będą też sale spotkań, w których dzieci, młodzież, a jednocześnie mieszkańcy Zabobrza, nie tylko Zabobrza, całej Jeleniej Góry będą mogli, tak jak teraz mają zajęcia w ODK, tak będą mieli tutaj w tym pałacyku. Remont zameczku rozpoczął się 2 lata temu. Przez ten czas wykonano wiele prac. Udało się nam wykonać izolację budynku zewnętrzną. Udało się wykonać renowację wieży budynku, pałacu, szyb windowy, renowację tarasów, elewację oczyścić budynku. Częściowo już mamy wymienioną też stolarkę okienną. Czeka nas jeszcze wymiana stolarki drzwiowej i renowacja zabytkowej też stolarki okiennej, która jest przeznaczona nie do wymiany, tylko do renowacji. Oczywiście remont obiektu to część główna inwestycji. Nie zapomniano również o terenie przylegającym do niego. Będzie udostępniony park dla mieszkańców, ale jednocześnie też tam są elementy małej architektury, które też będziemy chcieli odtworzyć. Koszt inwestycji wyniesie 12 milionów złotych, a pieniądze zostały pozyskane ze środków Unii Europejskiej. Obiekt zostanie oddany do użytku w 4. kwartale bieżącego roku. Prawie 200 twardzieli i twardzielek stanęło na starcie biegu Icemana, po raz 9 organizowanego w Przesiece. Niestraszny był im przeszywający wiatr, a rozmawiał z nimi Filip Torański. To jest najlepszy bieg przesiecki, jaki dzisiaj będzie organizowany. Niestraszny im wiatr i niskie temperatury. Lubią biegać, a morsowanie to dla nich najlepszy antybiotyk. W Przesiece odbył się 9. bieg Icemana. Lubię uprawiać sport zimą, a to jest taka rzecz, którą tu się nie robi, tak? Takie właśnie bieganie bez koszulki, tak? Tego się nie da wytłumaczyć, to po prostu trzeba samemu spróbować. To jest adrenalina, endorfinki, no super, super samoucie, później się super czuję. Generalnie kiedy wyrwało szyberdak w autokarze, którym tu jechaliśmy, to była już dobra prognoza, że nie będzie tu nudy. Po wyjściu wróciliśmy do autokaru bez szyberdaku, a teraz czekamy na przygodę. Jest to pierwszy taki bieg, który powstał w Polsce. Jest to inny bieg, bo nie biegną biegacze ubrani na sportowo, tylko na lajtowo. Same shorty, kobiety oczywiście zakryte tułowie. Już od dawna wiadomo, że zimno ma bardzo dobry wpływ na organizm człowieka i niekoniecznie lepiej jest się wygrzewać, a czasami lepiej jest dobrze zmarznąć. Pierwszy na mecie był Michał Kur, dla którego było to 3. zwycięstwo z rzędu. Warunki na trasie dużo lepsze jak w poprzednich edycjach. Co prawda na drodze sudeckiej bardzo dużo lodu, ale ogólnie w lasach nie było oblodzenia, było dosyć bezpiecznie. Na otwartych przestrzeniach trochę wiało, jak to wiadomo, ale w lesie pomiędzy drzewami, szczerze mówiąc, nie było tego czuć. Świetna impreza, promowanie naszego regionu, to jest najważniejsze. Jeśli jeszcze macie wątpliwości, pamiętajcie. Każdy, kto morsuje regularnie, ten wie, że przez 4 lata morsujesz, przez 4 lata nie chorujesz. Potem się komplikuje coś, przestajesz jakby utrzymywać taką regularną tempo morsowania i przypominasz sobie, co to jest kaszel, przypominasz sobie, co to są smarki i wracasz do morsowania, nie ma innego wyjścia. Każdy musi zdecydować, bo wszystko jest w głowie. Tak naprawdę trzeba się po prostu przemóc, żeby po prostu tu przyjść i wystartować, tak? To jest chyba wszystko. Na mecie oprócz ciepłego posiłku na chętnych czekała sauna i zimna kąpiel. Jak się bawić, to na całego. Na dzisiaj to już wszystko, a ja bardzo dziękuję za uwagę. W imieniu Filipa Torońskiego zapraszam na kolejne wydarzenia już w środę.